I witam wszystkich w Kręczku, zagramy w Assassin's Creed Brotherhood. W dzisiejszym odcinku ciągniemy misję dalej, mam nowego konia, zabiłem jakiegoś gościa, jak sobie tutaj penetrowałem Rzym. Jak widzicie, masę rzeczy już tutaj, co mogłem, to poodkrywałem, tu na razie nie mogę. Tutaj różne, tu pokupywałem, tu dostałem mapę skarbu, więc sobie skarby trochę jakieś zbieram. Jakoś tak, o, przychód mamy już w mieście 68, jak widzicie. Kampania 20%, 768. Tu jest Watykan, widzę. No i co? Ciągniemy dalej, tak? 6000, prawie 800 mamy możliwości przychodów, tak? Cały czas sobie tą poza odcinkiem robię, żeby to było takie coś dla mnie, a nie dla... Nie dla was. O Jezu, co chodzi? Żeby was nie zanudzę, o tym chodzi. O, chodźmy tutaj. Dzień dobry, tu są koszary. Więc tu będziemy mogli najemników. Ezio auditore! Entra, entra! Altrimenti t'ammazzo! Bartolomeo! Aspetta qui, ti presento mia moglie. Fantasilea! Fantasilea! Ma dov'è? Hai controllato sotto il tavolo? Ah, eccola qui. Lieta di conoscervi. Incantato, davvero. Ora parliamo di guerra. Come va la battaglia con i francesi? Bene, riusciamo a tenergli testa. Machiavelli aveva dipinto un quadro più fosco. Ah, lo conosci, Niccolò. Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Scusatemi. Lanciami Bianca! Ezio, vengo subito al punto. Lo scontro non sta andando bene. Siamo stati attaccati su entrambi i fronti, i Borgia da una parte, i francesi dall'altra. Tuttavia, la posizione dei Borgia è debole. Se riusciste a sconfiggerli, noi potremmo concentrare le forze sui francesi. Forse so come aiutarvi. Grazie di esservi confidata con me, Madonna d'Albiano. Una moglie deve cercare di aiutare il proprio marito. No dobra, czyli wojna nie idzie po naszej stronie. Wylewny kapitana Borgiów, dzięki czemu najemnicy zajmie się atakiem Francuzów. Zabij tylko kapitana Borgiów. To jest chyba właśnie... Qualcuno fermi il capo prima che arrivi alla torre! Dobra. Chodź ty tutaj. Co nie zda umknąć. Chodź tutaj, może mi się uda, może mi się uda. Chodź tutaj. Jest, udało się. Najgorsze jest to, że... Kurwa, chodzi o to, że... Nie. Chodzi to i teraz. Chodzi o to, że ja bardzo chcę zrobić kapitana Borgiu w ten. Wiecie, o co chodzi. Udało mi się go zasiepać jakimś dziwnym sposobem, udało mi się go zasiepać, więc to mi się podoba. Czy mogę wziąć z kapitana Borgiów hajs? Bo widzicie, 960 noże do rzucenia, pociski, wszystko jest tutaj uzupełnione. To co chcemy jest, już jest w naszych rękach. Aha, więc ta prosta misja polegała tylko na tym. Za to ja nie mogłem do tego kapitana Borgiów w ogóle dziwnym trafem się dostać. Dam radę dojść. Możemy przejść naokoło, albo możemy wskoczyć do wody i sobie tutaj przepłynąć. Tu zdobędziemy sobie kolejną z flag.
A to chyba damy radę się wespnąć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Aha, tu jest. Nie. Nasz kuferek szczęścia. Dobra. Więc chodźmy. Czy on tutaj się wespnie bez problemów? Miejmy taką nadzieję. To jest zadanie na wysokości. Ale fajnie, większość, jak zauważyliście, większość tych wież bordów zrobiłem poza odcinkiem. No to nie jest nic za bardzo takiego ekscytującego, przecież... Dobra, najpierw muszę zdobyć to wieżę, punkt. No i teraz możemy sobie podpalać. A my sobie uciekamy. I cyk do wody. Wróćmy do Bartolomeo. I pan Talisman wpływ poczuł ten. O tej chwili można odnawiać miejscowe budowle. O, odnawiać miejscowe budowle, a nie na przykład odnawiać. Tak ja przeczytałem sobie raz, że wpływ borczyw się odnawia, tak? Opala. Dobrze, tu jest dużo tych złych ludzi. Ale tak, na pewno odnowimy sobie to. To jest nam potrzebne niestety. 6800. Pięknie. Możemy wyjść? Nie chcę. No teraz możemy. Tutaj doktora, to sobie chyba doktora. Nie wiem, już chyba wcześniej mieliśmy odnowionego, więc. Więc już jest, nawet nie pamiętam. Oho. Shift E, żeby porozmawiać. Ezio! Abbiamo fatto scappare quei codardi con la coda fra le gambe! Già, proprio così. Ora che i cani del Papa sono in fuga, potrò convincere altri uomini a unirsi a me. Prima però voglio rinforzare i nostri alloggi. Chi se ne occuperà? Io non sono bravo in queste cose. Sei tu quello istruito. Approva tu i piani. Sta bene, ma in cambio voglio conoscere ogni mossa di Cesare e Rodrigo. Puoi farli sorvegliare dai tuoi uomini? Ma certo. No dobra. Porozmawiamy z architektem. O Jezu, no przecież... Pozwolę na Miko wzmocnić obecnie Rzymie, co pomoże w walce z Borgiami. Dobrze. Niech tak będzie. Kawał świetnej roboty. Non è una vera bellezza? Davvero notevole. Le nostre schiere aumentano ogni giorno. Sono tutti molto competitivi, proprio come piace a me. Come puoi vedere, qui sono indicati i gradi dei guerrieri migliori. Prova le tue abilità e scalerai la lista. Non dovrei trovarmi già in cima. Giovanni sta combattendo di sotto. Se vuoi metterti in mostra, ci sono anche i combattimenti. Ora, se vuoi scusarmi, ho una piccola scommessa in ballo. Taki hazardzik. No dobra. Dov'è Bartolomeo? Giù, al combattimento. Ha un'idea del mondo così aggressiva, ma la strategia è altrettanto importante. Questi piccioni viaggiatori, per esempio. Tutti quelli inviati da Machiavelli portano il nome di un importante templare di Roma. Eliminateli e otterrete un risultato maggiore che da una battaglia. Grazie, Madonna.
Potete chiedere a Bartolomeo di venire all'isola Tiberina a riferirmi dove si trovano Cesare e Rodrigo. Non dubitatene. No dobrze, dotarliśmy do punktu. Przychód wzrósł. Aha, początek wspomnienia. To jest ta misja główna, więc tutaj większość w sumie mam zrobioną. Tutaj jest zlecenie zabójstwa. Pusty budynek frakcji. Której z tych frakcji mogę zrobić? Zobaczmy sobie, ustawmy sobie zacznik zlecenie zabójstwa. Jak to będzie wyglądało, tak? Walki są teraz w koszarach. Dobra, spoko. Nie wiem, czy które zauważyliście. Aha, czy gołębik mi się przed chwilą to wyświetlił? Tak, dobra, ale to później zrobimy. Później zrobimy. A, bo to jest gołębnik. Rozumiem. Aha, zdeponowane pieniądze. Dobra, niech będą te pieniądze w skarbcu. Zobaczmy, kogo możemy zabić. Misja. Przyjmij zadanie zabójstwa, cel. Zabić, wyznaczyć cel. Mając względzie chęć uciszenia mieszkańców Rzymu, bo dziwnie mieli dwóch szczególnie okrutnych strażników. Usuń ich, aby napełnić serce ludu nadzieją. Nicolo, zabij oba cele ukrytym ostrzem. Dobra. Czy nie są gdzieś daleko? Tu jest konik. Chodź tutaj. Spróbujemy was jakoś... Jakoś tutaj... Ojej, zabić. Jak najszybciej. O, tu możemy to zabrać w sumie. Jak gdzieś na ziemi to już... Nie będę się schylać niepotrzebnie. No. Il consiglio rionale chiede a tutti i banchieri di parcheggiare le proprie carrozze di banchieri. Niby spokój. Jeden już jest z głowy. Więc to miło. Lećmy po drugiego. Który jest zapewne... Oj. On 240 metrów stąd, ale to nie jest... Nie jest dość daleko, żeby... się tutaj wystraszyć. Nie, tutaj nie ma. Myślałem, że też gdzieś... w miarę... spoko miejscu jest. Ten afisz. Mógł ściągnąć, ale okej. Dobra, został nam jeszcze jeden. Czy to też będzie takie fajne, proste i przyjemne? Akurat przypadkiem trafi... O, jest Jafisz. Dobra. Wejdźmy sobie tutaj. Opa. Opa, rapa. Gdzie może być? Tam jest ten drugi strażnik. Ja tego drugiego strażnika jeszcze nie chcę tam go zabijać. Chcę tutaj odnowić. Za 800. Akurat tyle mam. No i 7000 to jest bardzo dużo. Niedługo będą takie bająckie sumy, że będziemy mogli mieć najlepszy sprzęt, najlepsze wszystko. La processione celebrativa dell'attraversamento della strada da parte di San Vincenzo di Ramazzano. Qui trovate gli agnelli di più freddo. Dobra, tu jest jeden gościu.
Zmarło się mu. Przeszukajmy. Jednak nic ciekawego tutaj nie wyszło. Dobra. Tu mam uszkodzony akwedukt, zlecenie zabójstwa, może tyle. Niech trochę jest w sumie. Pojawi się jedno za drugim. Tu jest medyk, tu jest skrywka temporariuszy. Wykonajmy jeszcze misję, zobaczmy tą misję dla złodziei. Jak ta misja dla złodziei wygląda. Jak ten Ezio się troszeczkę wykaże. O, tu jest kolejny gołębnik. Nie, gołębnika to ja nie chcę. Ja na razie jestem zainteresowany misją dla złodziei. Witajcie. Ezio, devi aiutare mio fratello Aldo. Quei banditi l'hanno preso, ti prego. È solo un tagliaborse. Non ha mai fatto del male ad anima viva. Dobra. Uratuj Aldo przed gangiem Cento Occi. Ocal Aldo w czasie krótszym niż 2 minuty. Dobrze, ale ja chcę... Ja chcę tutaj, o. No, po co? Tak, ja mam tutaj konia, zapomniałem. Wjeżdżamy szybko na górę. Okej. Aha. No, źle wjechałem. O ty, chodź tutaj. Restate qui. Credi di poterci sfuggire? No? O, ty dobry jesteś. Jeden lepszy. O, fucking, a może użyjemy tutaj na niego? No, chodź tutaj, no. Fucking, zobaczcie. Non ce la fai a colpirmi, eh? Eccolo, forza, forza! No, teraz... Jakby się udało go walnąć z tyłu, to jako taką. No. Ojej, ciuno. Se avessero riconosciuti, sarebbero scappati. Grazie a Dio misericordioso. Śmieszne, naprawdę. Mam jeszcze za... No ma nie za słaby ten. Za słaby, słaby, słaby. Miecz. O, gdzie tu jest trochę jakiś lepszy gościu. Dobra, co więcej hajsu z niego jest. Mamy totemika jakiegoś. Zostawmy go, ale zobaczmy, czy może ma też coś lepszego przy sobie. No, nic nie ma niestety. Dobra, no to wykonaliśmy już jedną z kilku misji. Ale zobaczmy, tych misji trochę jest na zabójstwo. Ale zobaczmy, tu jest kryjówka temporariuszy. Trochę daleko jest ta kryjówka temporariuszy. Zobaczmy. Tam te ziomki niby idą za nami, więc sobie tam niech idą. My i tak sobie... Ujujujujujuj. O, nic się stało. Całe szczęście.
Jestem ciekaw, co się kryje za tym znakiem. Czy coś jest w kontemplariuszu, czy to będą jakieś... Aha, muszę spodobać jego rozkazy. Dobra. Nic się nie stało. Tylko 150 gelda. Ale witajcie. Zobaczmy. Czy to będzie jakieś morderstwo? Będziemy... Coś, nie wiem, atakować ludzi z nienacka? Znajdź skrzynię, ten teraz się zwykł tylko cele. Oho. Cosa c'è, capitano? Abbassa la voce. Sto per farti diventare ricco. Ho appena acquistato una chiave da un tizio al mercato. Apre la torre delle milizie. E com'è che mi farà ricco? Pare che la sala in cima alla torre contenga un tesoro. Le scale sono in parte crollate e mi serve il tuo aiuto per salire. Non siamo più soli. Allora porterai la scala a mia moglie? Sì, lo farò di certo. Sei un vero amico della mia famiglia. Dovrò darti una ricompensa per il tuo aiuto. Non vedo l'ora di ricevere questo vostro dono, capitano. Mm-hmm. Faka, te straże są w stanie. Dobra, fajnie, nie? Ale dobra, idziemy za tym templariuszami. Na szczęście nie musimy się aż tak bardzo bawić. Raczej bać. Że... ich zgubimy, bo ich tak naprawdę nie zgubimy, tylko... i tak będą w swoim miejscu. Musimy zabić templariuszy, tylko jednego templariusza, więc... O, pyk, 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 pięknie. No, takie skarbiki to ja lubię, więc sobie to chętnie wykorzystam. Mhm, to teraz musimy się udać na samą górę. Na tą belkę. A jednak nie. Prepara la scala per questa notte e la mia ricompensa. Assassino! Złap uciekającego templariusza. Lo fermeremo. O ty! Fucking! È qui, aiutatemi! Questo lo sto perdendo! Prendetelo! Kurwa! No zejdź, no! Człowiek! Coraggio, bastardo! Dobra! Fratelli, occhi aperti. Bene, bene. Wchodzimy szybko na drabinkę. Kurczę, już prawie go... Prawie go złapali. O ty, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O Jezus. Wpuść tu. Lontano da me, assassino.
No, prawie go z... Ojej. Kurwa mać. Stopię to klucz. Uff. A czy coś ciekawego od niego wezmę? Trucizna, noże do rzucania. A, zawsze coś. Dobra, to już mi wierzy. Otworzymy. Czy coś tutaj znajdę? Że no damy radę jakoś, nie? Jesteśmy Ezio. Mhm. Tylko zobaczmy ten. Czekajcie, bo tutaj niby fajnie się wchodzi. Jest okej. No nie, no. Nie, nie zostawię tutaj tego wspomnienia za to, że mi się kilka razy nie udaje. Tak już pomyślałem o tym. O, udało się. Tutaj. Nie. Jednak cały czas trzeba. Mhm. Dobra. Kurwa, nie! O, było blisko, słuchajcie. Bieganie na ścianę to jednak jest... Dość to będzie... ekscytujące. Już sobie wymyślałem parkoura. To już naprawdę, już na całego. Może tu? Coś takiego. Tylko, że... Jak to tam wejść? Słuchajcie. To może być dosyć... może zająć to troszeczkę. Farcie to zrobiłem, nie mam żadnego pojęcia. Kurwa. No bez jaj. Ludzie. Nie.
Kołyś się. Nie. Szkoda, że takich checkpointów tutaj nie ma. Mogli sobie zrobić jakieś osuwisko czy coś. Kurwa, nie. Jak tam się dostać? Też pytanie za 100 punktów to jest. Tutaj niby wszystko w porządku, tak? W porządeczku, ładnie idziemy. Wieży, ile tutaj w ogóle, co my tu mamy zobaczyć? Tu pewnie musimy wejść, no to jest końcówka, tak? Gdzie o to chodziło? Masakra, ludzie, masakra. Czy uda mi się tu wejść? Może to chodzi o drugą stronę tego medalu. No parkour na manie na miarę Prince of Persia. Idziemy tak prosto, ale tutaj już możemy chętnie się prześlizgnąć. Uff. Udało się. Zdobędź skarby templariusza. Dobra, tu jedno zdobywamy skarabeczkę. Czy tam pomidory? Nie, będzie ruda miedzi. Ruda miedzi też się przyda, nie oszukujmy się. Skarby templariusza, no. Ciekawe co oni tutaj wymyślą. No, co tutaj mamy? Ho. Super, to mi się podoba. 4000? To jest ogrom.
Można naprawdę sobie dużo ulepszyć w mieście. Ja to wykonam poza odcinkiem. No, fajne, fajne. Trochę było kurwienia i w ogóle, ale... Czy tu mam gdzieś skok wiary? Skoku wiary nie ma. Ile? 35 minut nagrywany. No. To mi się podoba. Wykonamy w następnym odcinku zadanie kurtyzan. Na razie to będzie koniec odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na Facebooku. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.